Witamy wszystkich hodowców. Super GOM w dniu dzisiejszym gości na ziemi lubuskiej w miejscowości Brody. Jesteśmy u bardzo dobrego hodowcy, mistrza oddziału Lubsko, Sebastiana Wiśnika. W tym krótkim materiale filmowym zaprezentujemy gołębie młode, którymi Sebastian postanowił się podzielić z hodowcami. Gołębie są wystawione na stronie internetowej www.supergom.pl. Chcielibyśmy też poinformować, że niedawno Super GOM zmienił właścicieli i skład redakcyjny. Oczywiście Stanisław Górski dalej będzie współpracował z nami z portalem i będziemy wspólnie na portalu przedstawiać sylwetki najlepszych polskich hodowców. Tą aukcją rozpoczynamy cykl aukcji gołębi młodych, które mogą śmiało być przeznaczone na loty lub do rozpłodu. Za naszym pośrednictwem będziemy oferować młode gołębie z hodowli, które osiągają bardzo dobre wyniki w rywalizacji na szczeblu oddziałowym, okręgowym i mistrzostw Polski. Sebastian, proszę teraz opowiedz nam krótko o oferowanych młodych i z jakich linii pochodzą. Przedstaw może ich rodziców. Witam wszystkich hodowców i hodowczynie. Jesteśmy faktycznie dzisiaj w oddziale Lubsko, w miejscowości Brody. Chciałbym przedstawić kilka tych gołębi, które zostały zaoferowane właśnie na licytację. Jest to 15 gołębi oryginalnych, które pozostały zaoferowane dla Was. 15 zostało gnieździaków u mnie. Na gołębniku są to gołębie z linii Marka Trzaski, gołębie z Faberów, gołębie z Jaworskiego, Eugeniusza z oddziału Sława, z Grzegorza Dziurzyńskiego. Są to gołębie po prostu już tak to pokrzyżowane, nadające się na od 100 do 700 km, spisujące się bardzo dobrze, bo potrafią siadać na 9000 nawet w samej czołówce, 11 do 20 zamykają serię. Więc myślę, że to gołębie, które na pewno ludziom pomogą i hodowcy na nich osiągną bardzo dobre wyniki. Co mogę powiedzieć? Są tu gołębie od Denisa i Ronalda Faberów, którymi od 2013 roku zakupiłem pierwsze od nich gołębie. Teraz już po prostu jeżdżę do nich i nabywam te gołębie już jako tak może bardziej rodzinnie. W tamtym roku miałem wypożyczonych od nich 23 gołębie rozpłodowe, które znajdowały się u mnie na gołębnikach, po których też wyciągnąłem potomstwo. Z tych gołębi jest dużo gołębi w rozpłodzie jako rocznych w tym roku, po których ciągnę młode. Był to taki prezent od Ronalda i Denisa Faberów. Jest tych oryginałów już na gołębniku ponad 30. Gołębie mi się sprawdzają, po ich oryginalnych gołębiach wylatują kategorie, te gołębie w kategorii B czy C. Wszyscy mówili, że to są gołębie jednak lecące z Polski pod wiatr. Nie zgodzę się z tym, bo w krzyżówkach akurat z Markiem Trzaską bardzo dobrze te gołębie się z nimi spisują. Jest drugi lotnik oddziału akurat z tej gołębi, gdzieś tam pomieszanych akurat, które z takiej krzyżówki bardzo dobrze pasują. I dlatego uważam, że te gołębie osiągają jak na razie bardzo dobre wyniki. Mówię, w oddziale zdobyłem mistrzostwo w tamtym roku z całości, z 50. Mistrzostwo sekcji, był pierwszy, drugi lotnik oddziału, drugi, trzeci lotnik roczny, więc ilością 60 chyba 8 gołębi, które zaczynałem, czyli to nie było dużo, lecę totalnym wdowieństwem, lepiej mi siadają samice faktycznie niż samce. Gołębie są naprawdę, myślę, warte uwagi, poświęcenia. Są prowadzone prostą metodą, nie jakąś skomplikowaną, jakimiś tam dużymi nakładami, bo po prostu nie ma na to czasu. Prowadzę firmę budowlaną i po prostu nie ma na to czasu. O 5.30 wyjeżdżam do pracy w rejonie. Powiedz mi jeszcze, a jak Twoje gołębie spisują się u innych hodowców? Czy masz z nimi kontakt, czy oferujesz w ogóle gołębie? Powiem tak, w tamtym roku zacząłem budować dom i wszystkie, cały jeden pierwszy ląd został sprzedany koledze tutaj, który się zapisał w 2015 roku do związku. To były pierwsze gołębie, które były oddane, było 10 rozpłodowych gołębi oddanych i 50 młodych sprzedanych. Te gołębie wylatały drugiego wicemistrza oddziału na loty młodych. W tamtym roku na loty młodych zdobył wszystko, co można było zdobyć. Zdobył mistrzostwo oddziału na loty młodych w całości, z 40 najlepszego lotnika. Rodzice gołębia PL 0361 17 46 88. Są to gołębie z gołębnika lotowego. Są to lotowe gołębie. Moje bardzo dobre lotniki. Jest to matka właśnie 13900. Bardzo dobra lotniczka. Druga lotniczka oddziału w tamtym roku, w 2016. Bardzo dobra lotniczka w kategorii także C. Jeden z dobrych gołębi po oryginałach od Marka Trzaski. Ojcem tego gołębia jest gołąb 13871.
Także bardzo dobry lotnik, bardzo dobry samiec, też gołębi akurat wywodzący się od kaczaski. To jest pole gołębi lotowych, bardzo dobrze się spisujących. Rodzice gołębia PL361-17-4685. Jest to syn Tysona i moja super lotniczka, która została wycofana do rozkładu roczna. Została ona właśnie. Jest to 73-23. Samica jakoroczna była pierwsza, trzecia, 13 na oddział. Miała 41 koeficjent w kategorii A. W następnym roku zrobiła dwa loty i któregoś dnia przyszła pierwsza koło bramki. Złamała skrzydło gdzieś na oddotach koło domu. Została wycofana do rozkładu. Mam też jej siostrę na gębniku, która jest lotowana. W szeregu ma 8 konkursów, zawsze w jakiejś kategorii B, C występuje. 73-24. Bardzo dobry gołąb. Gołąb jest oryginalny od Dunisza Jablickiego ze Sławy. Często tam nabywałem gołębie. Naprawdę bardzo dobra lotniczka się zapowiadała. Tak w następnym roku, żeby to powtórzyła, bo miała dwa fajne też lety w następnym roku. Ale po prostu konkursa skrzydła nie pozwoliła jej dalej, żeby była lotowana. Ojcem tego młodego jest syn oryginalny od Denisa i Ronalda Federu. Zakupiony akurat jako młody, którego czekałem. Jest to właśnie taki jasny niebieski, zakrapiany w strysanczyk. Bardzo duży, bardzo zbudowany gołąb. Następnym młodym, który jest do zaoferowania, jest gołąb PL 0361-17-4682. Jest to młody po oryginalnym Faberze 11-44 w niebieskim samcu. To jest z linii reperów. Gdzieś Ronald i Denis sprowadzili gdzieś te gołębie też do siebie. Gdzieś to się tam też zakoszczyło, sprawdziło. I samiczkę ma oryginalną od Marka Trzaski 2392. Jest to matka akurat tej 13900, która też była wcześniej pokazywana, która była drugą lotniczką oddziału. I myślę, że tutaj to jest po prostu ładna para i fajnie sparowane. Myślę, że te gołębie coś wniosą. Matka już dała fajnego lotnika, drugiego lotnika oddziału i lotnika w kategorii C. To jest ona właśnie, 2392, oryginał Marek Trzaska. Sebastian, mówisz, że w kategorii A nie masz takich wyników, bardziej skupiasz się na kategorii B, C i dalekich lotach. A tutaj masz teraz samicę, która jakby przeczy temu, co mówisz. Powiedz troszeczkę więcej na temat tej samicy i co ona wylatała ostatnio. Powiem tak, mamy tej samicę 31-19. Jest to zeszłoroczna, jest to z 14 roku samiczka. W tamtym roku zdobyła mistrzostwo oddziału, była pierwszą lotniczką oddziału, była pierwszą lotniczką kategorii A, 9,50 miała, była bodajże pierwszą lotniczką kategorii też B, by wyszło 25 koeficjent miała, w kategorii C była też pierwszą lotniczką, 38 bodajże coś też miała właśnie koeficjent, w kategorii maraton była trzecią lotniczką oddziału, miała bodajże 22 koeficjent. Jest to fajny gołąb, ale to jest uniwersalny gołąb, można powiedzieć, bo ona faktycznie w kategorii A w tym roku zrobiła 3 loty. Jeden lot, ten gołąb ma taki słabszy, ale dwa loty była 5 i 7 na oddział, więc już teraz licząc bodajże z 8 lotów ma koeficjent około 20. Na pewno z 6-7 lotów ma koeficjent 13-33. To sobie przeliczałem, sprawdzałem ostatnio. Ale no mówię, z 8 lotów już ma zrobione około 20 koeficjent, 19-80 bodajże. Jest to fenomenalny gołąb, uniwersalny, bo sprawdza się na każdą kategorię. Widać, ten gołąb pasuje. Jest to fajna samiczka, zapowiada się dobrze. Mam w rozpłodzie jej 5 sióstr, no i po prostu ojca i też matkę. Matka też jest w rozpłodzie. Jesteśmy teraz na twoim nowym gołębniku. W tym sezonie tak się złożyło, że lotujesz z dwóch posesji, prawda? Tak. Lotuję na stare gołębie z gołębnika u rodziców jeszcze, a tutaj buduję właśnie dom
są nowe gołębniki, gdzie były tamte roku muszki przewiezione i w tym roku są tutaj lotowane gołębie roczne. Z tego co rozumiem, tutaj będziesz lotował już na gołębie młode i w przyszłym roku będziesz cały gołębnik przenosił tutaj, tak? Tak, na samym roku tam już hodowla będzie likwidowana, gołębie będą tu przenoszone, tutaj są już nutki z tego roku, bracia i siostry tych gołębi, które są właśnie na aukcji wystawione także. Tutaj są gołębie, po lewej stronie są gołębie te lotowe, roczniaki, jest tam ich około 60 w tym roku do lotów. Pierwszy lot dla nich wyszedł taki, że po prostu było trochę tutaj przeróbek, cały czas coś zmieniam, cały czas coś przerabiam, żeby to jakoś funkcjonowało troszeczkę inaczej niż tam, gdzie mam obecnie gołębie. I tutaj lotuję właśnie roczniakami, już jest coraz lepiej i myślę, że do końca sezonu będzie naprawdę dobrze, a nutki mają tutaj fajne woliery, fajnie to wygląda. Potrzebne gołębniki, myślę, że sprawdzi się to. Dziękujemy bardzo za rozmowę i zapraszamy na nasze kolejne aukcje. W przypadku chęci wystawienia gołębi na aukcji prosimy bezpośrednio kontaktować się pod numer telefonu 606 341 205 bądź na maila kontakt@supergolomb.pl. Dziękujemy Sebastian za wizytę. Mam nadzieję, że to nie jest nasza ostatnia i w sezonie lotowym na pewno Cię odwiedzimy i sprawdzimy, jak ta Twoja samica się sprawuje. Dziękuję ślicznie. Życzę wszystkim dobrych lotów, udanych i dobrą pogodę, żeby te loty były naprawdę bez strat i bardzo dobrych wyników. Dobry lot. Dobry lot.